Marco, you are the person who... Marco, jesteś osobą, która składa obietnice, a następnie je wypełnia. Obiecałeś gola i strzeliłeś. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Twoja bramka była niezwykle ważna, bo otworzyła wynik tego meczu. My, napastnicy, musimy być skoncentrowani i czekać na błędy obrońców. I właśnie taki moment się przytrafił. Już po dośrodkowaniu Flavio spodziewałem się, że ich obrońca zrobi błąd. Byłem przygotowany na to, by strzelić bramkę. Zdobyłem ją kolanem, ale najważniejsze, że piłka znalazła się w siatce. To był istotny moment spotkania, bo jego początek nie był taki, jakiego się pewnie spodziewaliście. Ta bramka była wam potrzebna, by przejąć inicjatywę i uspokoić grę. Dokładnie. Rywale przyjechali tutaj, by grać agresywnie. Często słali piłki wysoko w powietrzu za plecy obrońców. Wydaje mi się, że to my kontrolowaliśmy ten mecz. Nie było może łatwo, ale zdobyliśmy dwie bramki i pokazaliśmy, kto jest lepszy. Trudno było ci oglądać końcówkę spotkania z perspektywy ławki? To derby. Emocje trzymają się cały czas. Na ławce widzieliśmy więcej niż z boiska. Było ciężko, ale jesteśmy silną drużyną. Każdy dał z siebie wszystko i mogę powiedzieć, że zagraliśmy dobry mecz. Najważniejsze, że wywalczyliśmy trzy punkty. Wygrana w derbach to piękny dla biało-zielonych koniec świąt wielkanocnych. Ale nie będziecie pewnie długo myśleć o tym zwycięstwie, bo przed nami już w najbliższą sobotę kolejne ważne spotkanie. W sobotę w Szczecinie musimy zrobić krok do przodu, by udowodnić także sobie, że potrafimy wygrać mecz poza Gdańskiem. To ostatni moment, żeby nie tylko powiedzieć sobie, wygramy ten mecz, ale przede wszystkim tak zrobić. Nieważne jaka będzie pogoda czy stan boiska, to nie ma znaczenia. Liczy się tylko zwycięstwo. Zawsze po bramce układasz ze swoich palców literkę M. Czas wyjaśnić kibicom, komu dedykujesz swoje trafienia. Zawsze dedykuję je swojej pięknej dziewczynie Melanii. Literka M symbolizuje Marco i Melanię. Bardzo ją kocham, zawsze mnie wspiera, rozumie i jest ze mną w każdym momencie. Teraz myślę już tylko o tym, żeby wrócić do domu i ją pocałować.